13 sierpnia na Jasną Górę dotarła 42. Piesza Pielgrzymka Diecezji Radomskiej, której hasłem przewodnim w tym roku były słowa Eucharystia, wielka tajemnica wiary. Mimo wielu rygorów sanitarnych, w trudnym roku, kiedy Polską i całym światem zawładnęła pandemia koronawirusa, na spotkanie z jasnogórską matką wyszła również grupa pielgrzymów z powiatu kozienickiego. Kozienicka osiemnastka na szlak wyruszyła już 4 sierpnia. O tym, jak w tym roku przebiegała pielgrzymka, co pozostało takie samo, a co było innego, opowiedzieli nam ksiądz Wiesław Janowski, przewodnik duchowy kozienickich pątników oraz Marcin Tasak, harcerz z pierwszego szczepu kozienickiego imienia świętego Filipa Neri. Pozostały ten sam duch pątniczy, w tym roku wsparty jeszcze takim większym wysiłkiem, taką mobilizacją, która towarzyszyła nam szczególnie podczas drogi, podczas spotkań z ludźmi, których mijaliśmy po drodze. No i szczególnie też to się odbijało w czasie naszych noclegów, które były inne niż zwykle. No, zwykle nasza kozienicka pielgrzymka cieszyła się tym, że praktycznie każdy pielgrzym znajdował dom, schronienie, a więc był goszczony, mógł spokojnie się umyć, dostać jakąś tam strawę przez gospodarzy, którzy nas przyjmowali z bardzo wielką życzliwością. No w tym roku ze względów epidemiologicznych i było to jak gdyby niewskazane, dlatego tego wszystkiego byliśmy pozbawieni. Aczkolwiek jak widać po mnie, ta pielgrzymka była, bym powiedział, bardzo przejedzona, bo doświadczaliśmy takiej życzliwości z innej strony, że w taki sposób zorganizowany, z takimi zachowaniami wszelkich zasad, też bezpieczeństwa, było nam przewożone obiady praktycznie każdego dnia. Każdego dnia otrzymywaliśmy właśnie taki posiłek, przynajmniej jeden dziennie, który służył pielgrzymom. A właśnie od instytucji, tak jak właśnie starostwo, nasze miasto, poszczególne rodziny, które każdego dnia pomagali nam w ten sposób. No to była nasza taka, na początku szczególnie dla mnie osobiście, bardzo trudna taka też pielgrzymka, bo to wszystko tak się jak gdyby nie trzymało kupy, mówiąc brzydko. Też miałem takie wielkie obawy, ale jakoś dzięki Bogu jak ruszyliśmy, te problemy jakoś powoli znikały. No i mówię też, dzisiaj jesteśmy już 10. dzień w drodze, proszę zobaczyć, naprawdę nikt nie chorował, były lekkie takie problemy związane z pielgrzymim trudem, a więc bąble też miałem, ale już jest dobrze. Jakieś otarcia, a naprawdę nie było jakiejś sytuacji, które by stwarzały tutaj dla nas czy dla służb medycznych jakieś zagrożenie. Także dzięki Bogu, jak do tej pory, wszystko dobrze i mamy nadzieję, że tak zostanie. No, na pielgrzymce zawsze się zdarzają cięższe chwile, też duży wpływ ma pogoda. Kiedy jest zbyt gorąco albo jak pada, to wiadomo, że jest ciężej. Ale tak ogólnie muszę powiedzieć, że dobrze w tym roku mi się szło na pielgrzymce, więc nie było źle. To jest inny rok od wszystkich i pielgrzymka też wygląda inaczej, więc jak idę już któryś raz, to wyglądało to inaczej i trzeba było się przyzwyczaić do tego. W tym roku razem w jednym miejscu staraliśmy się spać, czy to w szkołach, czy przy remizach, czy na polu namiotowym. I to była różnica pod względem wcześniejszych lat, gdzie można było znaleźć nocleg u ludzi, u kogoś ze wsi czy z miasta, zależy gdzie mieliśmy nocleg. W tym roku zastanawiałem się, jak to będzie wyglądało, ale udało się wyruszyć. Jak się idzie już któryś raz, to sporo osób pewnie powie, tak jak ja, że nie wyobraża sobie roku bez pielgrzymki tak naprawdę. Zapytaliśmy także, co czują pątnicy tego ostatniego dnia pielgrzymowania, gdy znajdują się już tak blisko celu, o niesione intencje i szczególne modlitwy. Z mojej strony jest to jakaś wielka wdzięczność, taki też niezasłużony dar. No, tylu ludzi okazuje jakieś uznanie, wdzięczność. Wiem, że to nie jest moja zasługa, dlatego ja wszystkim jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję, którzy w tym roku nieśli nas modlitwą, bo wiem, że w każdej parafii w naszym praktycznie powiecie, na pewno w Kozienicach, w Brzuzie, w Wysokim Kole były apele, gdzie ludzie gromadzili się i chyba bardziej niż zwykle duchowo też towarzyszyli pielgrzymom, także na pewno na pielgrzymim szlaku było nas właśnie ta konkretna ilość osób, ale w domach, w rodzinach było nas o wiele więcej. No i tematyka tegorocznej pielgrzymki, szczególna modlitwa, poznanie sylwetki prymasa tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego. No wiemy, że ta beatyfikacja ze względu na pandemię została odłożona w jakimś czasie, ale mamy nadzieję, że ta siła modlitwy sprawi, że to stanie się jak najszybciej. No i jak zawsze w Kozienicy modliliśmy się też o
o wyniesienie na ołtarze naszej Kozieniczanki, sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej, którą poznajemy na pielgrzymce też i niesiemy w swoim sercu. No było też bardzo dużo intencji pielgrzymów, którzy właśnie dziękowali Panu Bogu, prosili też o wstanie pandemii i te wszystkie intencje, które każdego dnia były gdzieś tam wyrażane w czasie modlitw i mszy świętej i w czasie modlitwy różańcowej. Jest radość na pewno z jednej strony, że udało się dotrzeć do celu bez żadnych większych problemów, a z drugiej strony jest świadomość tego, że już się kończy pielgrzymka i to dosyć szybko minęła. Wprawdzie to 10 dni. Na początku zdawało się, że to daleko, cel jest odległy, a tutaj właśnie cel jest tuż, tuż. Ksiądz Wiesław przypomniał wszystkim o założycielu kozienickiej osiemnastki. Była to szczególna pielgrzymka też z tego powodu, że była to pielgrzymka 30 z Kozienic jako grupa 18, no bo pielgrzymi z Kozienic wędrują myślę, że więcej niż Radomska, więc ponad 42 lata ma Radomska, ale wcześniej pielgrzymowali właśnie z Radomiem, jeszcze wcześniej z Warszawą, potem z Pionkami jakiś czas, a w 91 roku właśnie świętej pamięci ksiądz Józef Domański, proboszcz budowniczy kościoła świętej rodziny, zainicjował taką właśnie samodzielną grupę, która jako 18 grupa radomska nieprzerwanie przez te 30 lat w tym roku szczególnie pielgrzymowaliśmy, no było nas 60 osób, także w tych warunkach tegorocznych to byliśmy jedną z większych grup. W czasie pielgrzymki z Kozienic, ja już tutaj pielgrzymuję 10 raz, no i wiadomo, awansowałem od tego roku, proszę zobaczyć, zostałem proboszczem pielgrzymki. Tutaj całą grupę mam ze sobą, zabieram imiona, nazwiska niektórych. No i też taką naszą tradycją piękną jest, że się spotykamy po pielgrzymce, przynajmniej no, dwa razy w roku. Zawsze mamy we wrześniu takie spotkanie, na które też zapraszamy wielbicieli, sympatyków naszej pielgrzymki. Jest to msza święta w intencji właśnie dobroczyńców naszej pielgrzymki. No i tu polecamy zawsze właśnie starostwo, miasto, apteki, dobroczyńców naszego miasta, którzy nam pomagali, dzięki którym pielgrzymka się odbyła. Najbliższe takie spotkanie będzie 13 września w parafii świętej rodziny. O 16:30 będzie Eucharystia, msza święta, a potem po mszy świętej takie spotkanie z oglądaniem zdjęć przy cieście, przy herbacie, dlatego już zapraszamy, a oczywiście takie informacje jeszcze przez parafię będziemy ogłaszali. Jak podkreślają pielgrzymujący, na szlaku spotykają wielu ludzi dobrej woli, którzy chętnie niosą pomoc. Dziękujemy wszystkim, którzy są zainteresowani pielgrzymką, za trud. Jeszcze raz bardzo dziękuję instytucjom naszego miasta, powiatu, dzięki którym no, mogliśmy pielgrzymować, starostwu i panu staroście Andrzejowi Jungowi, który i w Kozienicach, i na trasie, i dzisiaj jest z nami, właśnie za piękne koszulki, które od lat, prawda, nas wyróżniają, za również możliwość korzystania z samochodu sanitarki, który nam towarzyszy i jest też jakimś takim czymś, co bardzo ułatwia pielgrzymowanie. Bardzo dziękujemy. Naszą wdzięcznością nie będzie modlitwa i prośba do Matki Bożej, żeby ona rozwiązywała też różne problemy, które dotyczą instytucji. W Częstochowie tuż przed sanktuarium kozienicką grupę pielgrzymkową powitali starosta powiatu kozienickiego Andrzej Jung wraz z małżonką. Ja w imieniu wszystkich samorządowców powiatu kozienickiego serdecznie pozdrawiam pielgrzymów powiatu kozienickiego. Serdecznie pozdrawiam. Wszyscy wzięli udział we mszy świętej na Błoniach, koncelebrowanej przez ordynariusza diecezji radomskiej biskupa Henryka Tomasika oraz biskupa pomocniczego diecezji radomskiej Piotra Turzyńskiego. Pomyślcie, kochani pielgrzymi, o tym, jak podejmowaliście decyzję, czy w tym roku iść, czy nie iść, czy można zaryzykować. Jakie trudne były decyzje przewodników, kapłanów, zorganizować te wymogi sanitarne bardzo wysokie, bezpieczeństwo. I padł wybór. Idziemy. Idę. Nie może mnie tam zabraknąć. To był wybór każdego. Ale chcę wam przypomnieć słowa Pana Jezusa, który powiedział do apostołów: nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Czy patrząc w optyce Bożej, raczej nie trzeba powiedzieć, że to Pan Bóg was wybrał, żebyście tu dzisiaj stanęli? Po mszy świętej każda z grup pielgrzymkowych miała możliwość udać się do bazyliki, by złożyć swoje modlitwy i intencje u stóp Matki Boskiej Częstochowskiej.